W budynku gnieźnieńskiego starostwa otwarto wystawę fotografii przedstawiającą pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Prezentacja zdjęć potrwa do piątku 18 kwietnia. W 2014 roku przypada 95. rocznica służb sanitarnych i 60. rocznica istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z tej okazji przygotowano wystawę fotograficzną prezentującą pracę pracowników sanepidu. Czym więc jest Państwowa Inspekcja Sanitarna? Zajmujemy się między innymi nadzorem nad żywnością, nadzorem nad wodą do picia, zajmujemy się nadzorem nad zakładami opieki zdrowotnej. Ważnym obszarem naszej działalności jest higiena dzieci i młodzieży, a więc od wychowania przedszkolnego poprzez szkoły, wyższe uczelnie. Zajmujemy się nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej, a więc kąpieliska, między innymi kąpieliska, baseny, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne. Istotnym również elementem naszej działalności jest bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego aparaty do diagnostyki obrazowej, a więc aparaty rentgenowskie, rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, a więc jest to bardzo szerokie spektrum działania. Od ponad 60 lat działa w Gnieźnie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, która jest jedną z dwóch najstarszych tego typu jednostek w Polsce. O historii opowiada jej obecna dyrektorka. Nasza stacja gnieźnieńska jest jedną z dwóch w Polsce, która została utworzona w 1953 roku. Wszystkie pozostałe powstały w Polsce w 1954. I stąd taki ogólnopolski jubileusz 60-lecia, a także 95-lecia istnienia w ogóle służb sanitarnych w Polsce. Przygotowana wystawa fotograficzna prezentuje bardziej ludzkie oblicze wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na zdjęciach możemy oglądać laborantów, którzy na co dzień dbają o utrzymanie naszego zdrowia, pracując nad próbkami w zaciszu laboratorium. Chcemy przedstawić naszą pracę. Pracę, która często jest niedoceniana, kojarzona ciągle z kontrolą. Jesteśmy tak zwanymi, w cudzysłowie, nieproszonymi gośćmi, którzy przychodzą i kontrolują, a także, no nie daj Boże, narzucają mandaty. A tak wcale nie jest. Jesteśmy zakładem opieki zdrowotnej, którego celem jest nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. I taką rolę pełnimy. Oprócz roli kontrolnej, o której wcześniej wspomniałam, pełnimy bardzo dużą rolę edukacyjną. Wystawa fotografii Piotra Robakowskiego prezentowana była w styczniu w Urzędzie Wojewódzkim. Gniezno jest więc pierwszym miastem, w którym można oglądać zaledwie kilka zdjęć z wystawy liczącej blisko 20 fotografii. Chodziło o to, by przedstawić tą ludzką stronę sanepidu, której tak naprawdę my, odbiorcy czy osoby zewnętrzne, nie potrafimy jakby określić. W związku z tym przygotowałem się do zdjęć, w których miały być głównymi bohaterami, mieli być ludzie. Problem polega na tym, bo były problemy tak naprawdę, ale wynikały one z tego, że większość laboratoriów jest dokładnie taka sama. A sanepid to głównie laboratoria. W laboratoriach są te same maszyny, te same urządzenia, zmieniają się tylko ludzie. Mimo wszystko za każdym razem trafiając do laboratorium, starałem się szukać czegoś nowego, tak by te zdjęcia jednak mimo wszystko się wyróżniały czymś. Wystawa zdjęć autorstwa Piotra Robakowskiego po prezentacji w gnieźnieńskim starostwie będzie gościła we wszystkich powiatach Wielkopolski.